Siemanko, wigilia 24 grudnia. Ja jeszcze nawet nie zdążyłem się uczesać, ale przyszedłem tutaj, bo smażyłem przed chwilą karpia, a mówię. Pokażę co się dzieje, bo się dzieje dużo i. Przede wszystkim złożę Wam najlepszych życzeń, żebyście dostali tego, co dla Was jest najlepsze, tego, co w życiu byście chcieli i wymagali, tak abyście żyli w szczęściu i zdrowiu. Bo wiadomo, dla każdego szczęście i, i to, co potrzebuje jest sprawą indywidualną. Jeden się zadowoli Mercedesem, inny się zadowoli, nie wiem, Skodą, ktoś chce mieć wielką willę, a innemu wystarczy chata z drewna w lesie. Dlatego niech każdy dostanie z was to, czego od życia najbardziej by chciał. Ja natomiast powiem wam, że wydaje mi się, że dostaję to, czego najbardziej chcę. Dostałem, a raczej kupiłem i przywiózł mi kurier yy, no, paszę dla przepiórek. jest typowa pasza dla przepiórek, niosek z większą ilością białka. Tutaj mam pszenicę, którą mieszam z paszą, yy, walco, nie walcowaną, tylko z paszą Zapomniałem, jak się nazywa Granulowaną dla indyków. Chyba to jest ta DKA1. Tamto podaje tym przepiórkom, które są na zewnątrz. dosypuję jeszcze im się mielone i zieleninkę. Tak, aby miały mm, po prostu urozmaicenie. Natomiast jeśli chodzi o te przepiórki nioski, one sobie tutaj siedzą. No i od pięciu dni bodajże znoszą jajka. Jest troszeczkę za wilgotno tutaj. Dowierciłem kilka otworów wentylacyjnych, ale jeszcze będę nad tym pracował. Wywierciłem tutaj od frontu dwa, żeby wymienić lepiej to powietrze się wymieniało. Tu jest jeden, ten duży, i myślę, żeby zrobić jeszcze gdzieś tam w dachu z tyłu jedno. A jeśli chodzi o jajka, pierwszego dnia zniosły dwa jajka. To był 21 dzień od przeniesienia ich tutaj. Jeśli dobrze liczę. Kolejnego dnia jajeczka były trzy, na następny dzień jajek były. Było 5. Nie, przepraszam, były 4, potem było 6 jajek, a dziś już jest 7. Myślę, że jutro uda się jej będzie 8 i byłbym już z tego bardzo zadowolony. Kurek jest 13. W momencie kiedy zaczną się nieść, prawidłowo powinno być 12 jajek co dzień, tak aby sobie tam y, też czasami odpoczęły te kureczki. Tu mi się wszystko porobiło strasznie ciasne. Zobaczymy, czy się coś wysypie rozchodziła się, nie mogę otworzyć a jeszcze to wszystko się takie porobiło tutaj widzicie no niestety będę musiał rozruszać to wszystko rozkleszczyć, bo jeszcze ściąć gdzieś nożem, może troszeczkę aby te drzwiczki do czyszczenia znowu się otwierały no niestety od wilgoci drewno się rozchodzi front powinien, tak myślę sobie, front powinien być zrobiony jednak z czego innego przynajmniej tutaj te drzwiczki które są Myślę po tym wygięciu i po tym jak one wyglądają, myślę, że zrobię troszeczkę inaczej. Zrobię tutaj drzwiczki dwuwarstwowe z pleksy, tak aby można było i zajrzeć do środka bez otwierania i jednocześnie, żeby one się tak nie wyginały. Powiększę jeszcze kratki wentylacyjne. Tutaj zrobiłem tak sobie teraz, że... O, daję to w ten sposób i jest taka szczelina na górze, właśnie aby się tamtędy też te powietrze wymieniało. Natomiast dalej to jest niedopracowane. Dalej tutaj trzeba jeszcze włożyć troszeczkę pracy. Myślę, że pomiędzy świętami a nowym rokiem znajdę na to czas. Tu mam obrażoną kurkę, bo lekko ją potraktowałem z buta niechcący, zapomniałem, cała Morusana, bo włazi tu pod klatkę, gdzie jeszcze są gówienka, Ja to co jakiś czas mieszam z ziemią, tak rozprowadzam, żeby właśnie było czyściej, aczkolwiek no ona tutaj tak czy siak włazi. Klatkę zaraz przestawię i pójdę tam. A tutaj ma swój kącik spożywczy. Właśnie ten. Widać jak, jak się pada od kilku dni. Woda zacieka do szklarni i już jest cała w błocie. Wymorusała się jeszcze tutaj te główienka. To już w ogóle ją obkleiły. Będzie zaś No niestety to jest ten minus. Powinna być ta klatka zrobiona tak, żeby nie mogła pod nią wchodzić ta przepiórka albo powinna być taca wychwytowa tak aby właśnie było czyściej no ale cóż tak to jest nasypałem jedzenia tutaj do karmiczka nalałem wody tamte sobie jeszcze dwa kogutki siedzą tu mam delikatny bałagan no ale wiadomo to w szklarni tak niestety będzie jeszcze przez miesiąc czy dwa a przy okazji wam pokażę bo już zacząłem szykować moją drugą szklarnię tak aby no tam w pierwszej kolejności wejść z uprawą warzyw w tym roku. A więc, tak, jeszcze przed wczoraj wracając z pracy, podjechałem na skład drewna, kupiłem dwie takie grube, długie dechy. One mają 16 cm na 28 mm grubości i na 4 metry długie były, nawet na 4,5. Dociąłem je, przykręciłem i mam teraz zrobione burty do ścieżki. Mogę sobie, one się nie są zamocowane właściwie, bo tutaj takie kołki będę wbijał po dwa albo trzy na deskę, które mi tą konstrukcję usztywnią. Widzicie, lewa strona już jest przekopywana już jest tam dodany obornik z tej klatki jest razem ze sobą, ze wszystkim wymieszane. Jeszcze to przemieszam zagrabią, rozprowadzę, zaściłkują i ta lewa strona będzie gotowa. Czekała na pomidorki, na prawą dopiero przyjdzie czas. Tutaj jeszcze też nie robię, ze względu na to, że jakieś tam pojedyncze listki z tej pietruszki zrywamy, ale będzie właśnie to zrobione w ten sposób, że będzie przejście przez całą szklarnię. Będzie można wyjść z tyłu, może tam postawić jakąś beczkę z wodą, właśnie aby móc sobie tutaj podlewać ciepłą wodą tą, te, te rośliny w szklarni, a jednocześnie, żeby była. Taka powiedzmy uprawa skrzyniowa, żeby te grządki były troszeczkę wyżej, żeby mi się tutaj wygodniej e, operowało, wygodniej e, robiło przy tych pomidorkach. A ścieżka, żeby nie, no, żeby nie murować, żeby nie robić jakichś tutaj takich e, stałych placów e, betonowych. No to mówię, zrobię w ten sposób. Oczywiście też się zaściukuję pewnie z rąbkami. A słoma, która będzie rozrobiona, czy, czy gałęzie, czy, czy cokolwiek, zrębki, yy, które zostaną zasypane tutaj, czy nawet trawa sucha w tych skrzyniach, no nie będzie mi spadać wtedy tutaj pod nogi, nie będzie się robił taki bajzel, jak mi się robi w tej chwili w tamtej szklarni. Głównie dlatego, że tam te deski są za niskie i też no, muszę je wymienić na takie. Tylko nie było czasu, by kupić. Jeszcze po świętach będę miał parę dni wolnego, to się przejadę i to wszystko zrobię. Tutaj doniczki już kastra, w której przynoszę yy, właśnie yy, no, te rzeczy, które mają tutaj trafić na te grządki. Natomiast do samego przygotowania gleby tutaj już mi niewiele yy, tak naprawdę brakuje, dlatego że no, ta ziemia, która tu była w skrzyniach, została przeze mnie nawieziona jeszcze kompostem, tak? bo cały kompost tutaj tak naprawdę trafił. Stało wszystko przekopane, przemieszane, tak aby ta ziemia była. W jak najlepszej formie na wiosnę, i żeby można było wjechać tutaj z uprawą. Więcej na ten temat w niedalekiej przyszłości. A tymczasem życzę Wam jeszcze raz wesołych świąt, wszystkiego najlepszego, żeby to szczęście Was nie opuszczało, żebyście byli zawsze radośni i zdrowi. Cześć i na razie. Ja idę, bo mam jeszcze bardzo dużo pracy. Trzymajcie się.